Przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić na mojego Discorda, gdzie aktualnie trwa konkurs na 20 PSF kart oraz możecie od dzisiaj streamować wszyscy, wszyscy użytkownicy mojego Discorda w 1440 i 60 Więc jak chcecie sobie coś postreamować znajomemu, nie macie nitro, zapraszam Was na mojego Discorda. Będę w stanie Wam nawet stworzyć prywatny kanał, jak będziecie tego potrzebowali, i będziecie mogli sobie streamować. Cześć, drodzy widzowie, ja jestem Pop inwestycje, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym Antyczycie na Source 2. Jak sami możecie zobaczyć, kilka dni temu pojawił się na TikToku filmik, ukazujący tak naprawdę działanie nowego Antyczyta. Zobaczcie, grać sobie sprawdza tutaj przeciwnika, patrzy, że profil jest prywatny, sobie myśli, że niezły, pisze niezły konto nawet. Zobaczcie, no reportuje, no bo dziwnie strzela, no zresztą jak ktoś jest lepszy, to też trzeba go zreportować, żeby sobie nie myślał. Patrzcie, puszcza reporta i jest informacja, jest informacja, że WAG tu coś będzie przeglądał. W sumie tak szczerze nie wiem, co to znaczy, ale wygląda jakby coś z z się tym zainteresował ogółem. I zobaczcie, co się dzieje dalej. No, taki jeden reportik myślicie sobie, no nie starcza, no to jeb, reportujemy drugiego. Za dobrze coś strzelają, myk, i tutaj już nie ma tej informacji. Dosłownie Vag w sekundę przejrzał, że coś nie gra Od razu go sprawdził mniej więcej i dał bana, zobaczcie 6 do 5, nie? Ledwo co się runda skończy Koniec Wag znalazł cheata To koniec gry Tutaj sobie możemy przejść na Twittera, bo mamy kolejne nagranie z innej perspektywy, jak to wygląda Zobaczcie, ziomek sobie pisze nice czyli jest gdzieś tutaj Tu zabijają, tu ten, on tutaj przechodzi, jest gdzieś tutaj, mniej więcej na standardzie O, ten czeka, czeka, czeka Bum, nie ma. Albo nie? Dobra, jeszcze chwila. O, bum, nie ma. Runda się skończyła, mecz się zakończył. Cheater wykryty, mecz przerwany. Dosłownie anti jak w Valorancie. Jeżeli tak będzie wyglądał VAC Live, to jestem pełen podziwu, nie? Gratki. Normalnie w CS będzie dało się grać w końcu. Dajcie znać widzowie, co Wy o tym sądzicie. Trzymajcie się i cześć.